za chwileczkę pojawi się tutaj Amanda. Ona jest tutaj właśnie. Oh my god, jakie ona ma plecy! Oh my god, jesteśmy rzeźnikiem i kroimy Uliego! Dobrze, moi drodzy, ja idę tyłem, dobra, wczytuję się. I kogo my teraz tutaj mamy? Czekajcie. Oh my god, kto to jest? Pakowanie w Amanda. Ona mnie naprawdę zabije! Juniorski, jak Amanda się na ciebie zdenerwuje, to za chwileczkę wejdzie ci do pokoju i utnie ci nogi? Lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Franę, Kalu, Kalucz, Wojtek oraz Zuzia Kluczny za te 4 piękne fanarty pozdrawiam! No a teraz wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com. Inspektor Junior! No, siemanko, usztywanko, z tej strony Domi and welcome back to Amanda the Adventure! Panie moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Amandę, ale z racji tego, iż już udało nam się przejść całą grę na 100% wszystkie osiągnięcia, dzisiaj sobie pohakujemy! Pokażę wam mega tajemniczą postać, będziemy kroić Uliego i zobaczymy, jak Amanda wygląda od tyłu. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest mega, zostańcie ze mną do końca, jeżeli chcecie więcej takich odcinków z glitchowania i hakowania. Zostawcie koniecznie 3000 łapeczek w górę. Zobaczymy, czy nam się to uda. W komentarzu napisz koniecznie hashtag cheater, a ja być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe. Moi drodzy, jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie w Amandzie. Mamy wszystkie 5 endingów i muszę wam potwierdzić, że nie ma więcej endingów, ponieważ ja mogę wejść do kodu źródłowego tej gry i wam pokazać, że w tej gierce naprawdę są tylko i wyłącznie 5 endingów. Dobrze, moi drodzy, ja za pomocą jednego klawisza załączam sobie swoje haki. My tutaj na przykład możemy już kliknąć freecam i możemy, moi drodzy, już sobie stąd tutaj wylecieć i możemy sprawdzić, co się tutaj znajduje, ale przez przypadek kliknąłem kontynuuj. Dobrze, ale to nie jest dla nas problem, ponieważ ja mogę na przykład sobie tutaj wybrać scenę. Moi drodzy, ja wam teraz powiem tak. Jeżeli wejdziemy na Steama i wejdziemy sobie na stronę w sklepie gry Amanda the Adventure, to ostatni screen jest bardzo ciekawy. Ja go skopiuję i wam pokażę, o co mi chodzi. Wklejamy sobie ten obrazek w moim programie do obróbki zdjęć. Jak sami widzicie, możemy go sobie tutaj rozświetlić. Jak sami widzicie, moi drodzy, Amanda, czekajcie, ja sobie może tutaj troszeczkę gamę zmniejszę. No dobra, no coś tutaj widać. Moi drodzy, jak sami widzicie, Amanda jest w jakimś domu. Ten dom jest taki obskurny, widzicie? Ponieważ dostaliśmy ten dom w spadku. Jak sami widzicie, tutaj tapety schodzą, tutaj gdzieś tapeta schodzi. To wszystko jakieś takie spróchniałe. Mamy tutaj drzwi, które najprawdopodobniej możliwe, że będą prowadziły do jakiegoś innego pomieszczenia. Bądź też do ubikacji, a my stoimy tu i tak jakby tutaj był strych. Aha, okej. Okay. Ewentualnie... Wydaje mi się, że twórcy chcieli zrobić coś takiego, że mieliśmy dostać jakiś inny ending. Że Amanda wychodzi z tego telewizora, jak nie rzucimy cegłówką i uciekamy, moi drodzy, z tego strychu. Wtedy schodzimy i nas zaczyna Amanda gonić. To by miało sens. Ale niestety tej lokalizacji w grze nie ma. Dużo osób pisało, może to jest jakiś sekret, może to jest jakiś sekret. Nie, to nie jest żaden sekret. Dlaczego? Ponieważ gdy wejdę sobie do kodu źródłowego tej gry i mogę załączyć wszystko, co jest w tej grze. Sami widzicie, że mogę wybrać sceny. No sceny to jest tak nic innego, jak po prostu wybieranie sobie tego, co jest właśnie w tej grze. I mamy tylko i wyłącznie title. Jak kliknę w title i załączę to, to powraca nas z powrotem tutaj do menu tytułowego. A jeżeli kliknę sobie tutaj scenę etyk, czyli strych i dam load, to nas po prostu przekieruje tutaj. Widzicie? Nie ma innych scen w tej grze. Nie ma czegoś takiego jak house albo coś w tym stylu. Możliwe, że twórcy zrobią Amanda chapter 2 albo po prostu dodadzą ten dom w jakieś aktualizacje. Możliwe, że będą dodawać aktualizacje nowych przejść, nowych endingów czy coś takiego. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Ja natomiast wejdę na swojego Discorda, gdzie utworzyliśmy kanał Amanda the Adventurer Teorie. Jeżeli chcesz napisać swoją teorię, wejdź koniecznie na mojego Discorda. Link masz w opisie, a wtedy pojawisz się u nas na Discordzie i masz kanał Amanda the Adventurer oraz teorie. Przeczytamy sobie wasze teorie. Ser 123533. Amanda the Adventurer to tak naprawdę osoba z naszych snów. Amanda to przykrywka i jest 40-letnim dysiem. Co? Budo, Wooly to tak naprawdę jest demonem, który kontrolował Amandę i tylko udaje niewinnego, a te jego śmierci w kasetach były udawane. Pojutrze. Moja teoria jest taka, że wydaje mi się, jakby gra była związana z życiem autora z przeszłości. Może jego dziecko po prostu pewnego dnia z jakiegoś powodu pokroiła owce, a później zabrała ciało do lasu. Historia jak z gry Subway Surfers, może nie taka sama, natomiast też związana ze śmiercią,
Amanda według mnie jest chora psychicznie, jeżeli w ogóle istnieje. Istnieje, ponieważ jest to Rebeka. O, taką reakcję ci dam. Ale fajne. Koto chleb. Amanda to kreatura, która za... kropka, kropka, ja... zabiła, chyba. Osoby, które krytykują ją w kreskówce, Amanda na twarzy ma Uliego, bo w ostatniej kasecie, gdy nie ma się żadnych kodów, bo pozbyliśmy się go i na pamiątkę przyjaciela ma go na twarzy i dlatego Amanda zabiła go, pozbawiliśmy jej przyjaciela. To samo jest w jednej z kaset z zakończeniem, w którym bohaterka rzuca w telewizor cegłą. Dokładnie. Moi drodzy, Rico odgadł tutaj jedną z książek. Ta książka, tak by the way, znajduje się tutaj. Tu jest taka książka. Mamy książkę, ewentualnie możemy też tutaj sprawdzić, ponieważ mamy tutaj te same książki. Mamy tutaj So Your Aunt Died, czyli twoja ciocia umarła, The Joy of Cooking Sheep, czyli radość z gotowania owcy, oraz mamy tutaj ten kod. I Rico, jak sami widzicie, odgadnął ten kod. Who is Wooly? Kto to jest Wooly? Fęciak, z teorii jak dla mnie Amanda Adventurer to tak naprawdę była to naprawdę, że psychopata miał dzieci, które zmusił dziecko, żeby zabił, trzeba dodać, że mieszkali na farmie. O, Une Chaton! Uuu, ale teoria. Amanda to dziewczynka, która ma depresję po straceniu swojego taty. No, Rebeka jest adoptowana przez Sam, czyli twórcy Amandy. A Amanda to tak naprawdę jest Rebeka, która weszła w tą kreskówkę. Ludzie zmuszają ją, by nagrywała głos do kreskówki, ale ona tego nie chce. I tak też jest właśnie na kasecie. Amanda siedziała na strychu, oglądając swój własny program, ale powoli zaczynała zasypiać z kiciusiem pod jej ręką. No, Amanda, czyli Rebeka. Ja wam później pokażę, kto to jest Rebeka. Amanda budzi się w nieznanym miejscu. Na łące, która wygląda jakby była narysowana, ale w środku jej już zimnego serca przepłynęła krew nienawiści. Amanda znalazła niewinną owcę i zaczęła ją torturować i zmuszać ją do nagrywania odcinków kreskówki tak jak i robili jej. Stan Amandy robi się gorszy. Amanda nie może siebie kontrolować, czuje jakąś dziwną moc, która nie pozwala jej uciec. Amanda nagrywa te kasety nie myśląc już co robi. Sama nie potrafi pokazać innym co czuje, a więc pokazuje złość. Amanda znajduje swojego kota w klatce, ale nie potrafi zrobić dobrej rzeczy, a więc prosi ciebie o pomoc. Kiciuś wychodzi z klatki i Amanda czuje jakieś przełamanie, jakby potrafiła powiedzieć co czuje, ale nie jest tego pewna. Dlatego wypuszcza owce i sama nagrywa kasetę. Amanda w końcu mówi ci sekret, ale czuje w sobie furię. Amanda zaczyna szaleć, nie potrafi siebie kontrolować. Amanda płacząc próbuje zabrać swoją duszę z tego okropnego miejsca. Ty, przerażony, rzucasz cegłą w opętany telewizor i czujesz ulgę. Czujesz, jakby ci Amanda podziękowała za to, że ją wypuściłeś. Nagle wszystkie czarne chmury zeszły z nieba i w zamian pojawiło się słońce. Ty, uwięziony przez Amandę na strychu, boisz się momentu, gdy klapa się otworzyła, a ty wybiegłeś z nawiedzonej posiadłości Sama Coltona. Ale to nie jest posiadłość Sama Coltona, to jest posiadłość naszej cioci, Kate Park. To moja teoria o good ending. Mam nadzieję, że ci się podoba, Junior. Uwielbiam cię. Dziękuję, to było po prostu mega. Zostawię ci, wiesz, jakie reakcje? Taką. I jeszcze taką. O. Masz tyle reakcji. Dobrze, moi drodzy, no możemy sobie użyć naszych cheatów do tego, abyśmy sobie po prostu polatali tutaj troszeczkę po mapie. Możemy sobie na przykład wejść w każde pudełko i sprawdzić, czy przypadkiem w tym pudełku czegoś nie ma. Jak sami widzicie, no niestety w tych pudełkach nic nie jest ukryte. Tu jest tylko i wyłącznie ta jedna doniczka ukryta, którą musimy dać tej lalce, aby dała nam kasetę. Możemy też wylecieć tutaj poza obszar tej gry, czyli z tego strychu. Jak sami widzicie, jesteśmy już na zewnątrz. Tam mamy jakiś sekretny pokój, więc za chwileczkę sobie do niego polecimy. Możemy sobie zobaczyć tu, jak sami widzicie, tak wygląda strych. Nie ma tutaj niczego, co by nas mogło ewentualnie zainteresować. Okej, dobra, moi drodzy, wlećmy może sobie tutaj do środka przez to okienko. Jak sami widzicie, tutaj oczywiście mamy ten telewizor. Możemy go tutaj nacisnąć i tak dalej. Mamy tutaj wszystkie sekretne kasety. Oczywiście jedna mi się znowu zbugowała, gdzieś wyleciała poza mapę, nie wiem dlaczego. Ale my możemy na przykład zejść z tego strychu i zobaczyć Amandę. Wchodzimy tutaj. Jak sami widzicie, Amandy nie ma, jest tylko jej głowa. Ona czeka na to, aby nas zaatakować. Ona już wie, że ona stąd wyjdzie i nas zje, jeżeli będziemy niegrzecznymi dziećmi. Amanda ma bardzo przerażające zębiska. Nie wiem, dlaczego ona jest tak przerobiona, jakby miała tutaj właśnie... To jest tak jakby połączenie Wooly'ego razem z Amandą. Amanda zjadła chyba Wooly'ego, zabrała jego wnętrzności i przerobiła się właśnie w jakiegoś takiego demona. Sami widzicie, że w środku znajdują się mega przerażające wnętrzności, ale niestety nie mamy tułowia. Tułów się pojawia, gdy mamy bad ending. Za chwileczkę sobie ogarniemy ten bad ending. My, moi drodzy, zgliczujemy się teraz tutaj na zewnątrz, ponieważ tutaj mamy bardzo ciekawe przedmioty. Tymi przedmiotami są meble z Ikei. Jak sami widzicie, tutaj regał Kallax i inne, inne. I mamy jakieś tutaj przedmioty. Mamy krzesło, nie wiadomo po co to tutaj twórcy tej gry ustawili. Możliwe, że jakieś sekrety, no nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. W każdym bądź razie my sobie możemy wlecieć do tych pudełek. Jak sami widzicie, no niestety w tych pudełkach nie ma żadnych sekretnych kaset. Tutaj cały czas oczywiście
kapie woda, ale nas interesuje to pudełko. My w tym pudełku znajdujemy przedmioty, które gotujemy w piecu. Czyli na przykład jak upieczemy sekretny przepis z szczurosława, ziemniaka oraz z muchomora, to wtedy te przedmioty wylądują tutaj, ponieważ te przedmioty muszą się tutaj telepiernąć, a my w zamian otrzymujemy kasetę. Dobrze, moi drodzy, pewnie już się zastanawiacie, co się znajduje w tamtym sekretnym pokoju. I teraz wam to właśnie pokażę, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Macie na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Patrzcie, moi drodzy, lecimy. Jak już sami pewnie kojarzycie, jest to miejsce, gdy mamy ending z szynką. Patrzcie, widzicie? Tylko najlepsze jest to, albo raczej też najgorsze, że na razie tutaj tej postaci nie ma, ponieważ ten ending tak jakby nie został aktywowany. My tutaj chyba możemy nacisnąć którąś z tych szynek. Nie, bo przed chwileczką widziałem taką łapkę. Nie możemy podnieść tutaj baraniny, nie możemy podnieść tutaj tych sausage, czyli tych kiełbasek. Jak sami widzicie, tutaj mamy oczka, tutaj też jest oczko, oczko, oczko. Oczko, 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 dokładnie. Ale jak sami dobrze wiecie, my znajdujemy się tutaj w jednym z endingów i chcieliście pewnie wiedzieć, kim my jesteśmy. No jakimś mięsem, który wisi. Ale tak naprawdę, moi drodzy, jesteśmy taką parówką, ponieważ jak sami widzicie, ta jedna parówka nie ma oczu, te wszystkie parówki, te szynki i te schabowe mają oczy, natomiast te jedne parówki oczu nie mają. I my, jak tutaj mamy ten ending, to my właśnie jesteśmy taką parówką. Widzicie, oni tutaj wtedy wszyscy tańczą, a my jesteśmy sobie tutaj. Dobrze, moi drodzy, powrócimy sobie teraz tutaj do naszego strychu i ogarniemy sobie teraz ten ending ze złą Amandą, ponieważ ja chcę zobaczyć dokładnie, jak ta Amanda wygląda. Tutaj oczywiście wpisujemy brzoskwiniowy, ale teraz piszemy byle co. Tutaj oczywiście wpisujemy nóż, to już wszystko wiemy. 40 minut, 425 stopni. Wsadzamy, zamykamy i otrzymujemy kasetę. I teraz najprawdopodobniej, jak się przeteleportujemy do tego boksa, który znajduje się na zewnątrz, to my tutaj powinniśmy mieć właśnie ten talerz z jabłkiem. Jak sami widzicie, jest talerz i jabłko, ponieważ to się przeteleportowało tutaj, ponieważ gdzieś te przedmioty muszą zniknąć. Ale dla nas, moi drodzy, jest teraz najważniejsza Amanda. Ja chcę ją zobaczyć w pełni. Wy na pewno też ją chcecie zobaczyć w pełni, jak ona wygląda. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj kolejną kasetę. My oczywiście idziemy tutaj do Corner Office, następnie bierzemy tą kartkę i, moi drodzy, mamy teraz te organki. Wpisujemy CBF, bierzemy następną kasetę, kładamy ją do telewizora, wpisujemy tutaj kolano, ponieważ owcia skaleczyła się w kolano. Następnie tutaj albo wpisujemy nikt, to wtedy otrzymamy sekretną kasetę, albo wpisujemy lekarz, ale możemy też wpisać nikt. Jak sami widzicie, to jest ukryta cutscenka. Weźmy owcia do szpitala, wizytę do lekarza, dokładnie. Możemy teraz zapauzować i jak się odwrócimy, moi drodzy, to otrzymamy sekretną kasetę. Używamy oczywiście tego rentgenowskiego sprzętu, aby opatrzyć naszą owcię. Ustawiamy teraz wszystkie zegarki. Ten zegarek na 10:50. Ten zegarek ustawiamy w następujący sposób. Kolejny ustawiamy tak. Otrzymujemy kod, ale najpierw musimy sobie wziąć ten przedmiot. Ustawiamy to w taki sposób i otrzymujemy kasetę oraz safe numer 826. Jak sami widzicie, safe zamienił się teraz w karton. Tutaj oczywiście wpisujemy martwe. Następnie klikamy 3 razy w te krzaki po to, aby dowiedzieć się właśnie, że lis niestety zginął od pułapki na niedźwiedzie. No i za chwileczkę, moi drodzy, pojawi się Amanda, więc ja teraz już szybko wychodzę z tej kamery i my teraz, moi drodzy, możemy już sobie stąd wylecieć. Sami widzicie, że za chwileczkę pojawi się tutaj Amanda. Ona jest tutaj właśnie. Uwaga, jak ona będzie wyglądać? Oh my god, jakie ona ma plecy! Obczajcie! Jaka ona jest w ogóle... chuda! Czajcie, jak ona wygląda? No i leci do nas i nas tutaj wtedy atakuje, ale ja nie wiedziałem, że ona jest tak chuda. Dobrze, jak sami widzicie, jesteśmy właśnie tutaj znowuż na strychu. Pisaliście mi, że jeżeli mamy ending z Kicią, to my wtedy, jak wchodzimy tutaj do tego pomieszczenia, gdzie jest wszystko na biało, to za nami pokazuje się najprawdopodobniej jakaś postać. Za chwileczkę to sobie ogarniemy, a wy napiszcie koniecznie w komentarzu za ten czas, jakie są wasze mity i sekrety i co chcecie, abym sprawdził w grze Amanda the Adventurer. Moi drodzy, my do tego potrzebowalibyśmy tą kasetę, która znajduje się właśnie tutaj. Ja sobie wejdę w strych, wejdziemy w propy i usuniemy wszystkie cardboard boxes. Następnie, jak już sami widzicie, mamy ten przyrząd, tylko ja bym sobie musiał usunąć z niego ten front. Mamy tutaj oczywiście pajączka, którego sobie możemy załączyć. Spider Active Transform, nie? I usuniemy ten lid, to jest najprawdopodobniej pokrywa. Dobra, mamy, moi drodzy, pokrywę. Nie mamy tutaj tego pajączka. On gdzieś powinien być tutaj, prawda? O nie! Fuuuj! Jaki ten pająk jest ohydny! Oh my god, to jest po prostu niemożliwe. No, czajcie to? Jeżeli ktoś z was ma teraz arachnofobię, no to przepraszam, ale ja lubię pajączki.
Lubię, jak mi tutaj łapią muchy w domu, ale jeżeli taki miałby mi gdzieś... Takie podobne chodzą mi po garażu, troszeczkę mniejsze, ale też takie troszeczkę duże, to muszę wam powiedzieć, że jeszcze on tak... Tak szybko chcę uciekać, fuj! Ale no dobrze, moi drodzy, bierzemy sobie tą kasetę, ponieważ tę teraz tutaj potrzebujemy. Ponieważ my musimy teraz uratować kicie. Patrzcie, przerzucamy to. Dokładnie tutaj bierzemy ten spleśniałą rzecz. Następnie wpisujemy martwe. I teraz będziemy, moi drodzy, mieli tego kota, więc go uratujemy. Cyk, proszę bardzo, wypuszczamy tego kota. Jak sami widzicie, pojawia się za nami otwarty... Tu jest w ogóle ten pająk. Pojawia się za nami tutaj otwarty stryk i jak sami widzicie, mamy tutaj to białe coś, gdzie później jesteśmy tym mięsem. To jest właśnie ten ending. Ale ja oczywiście kliknę sobie tutaj begin freecam i zaczniemy sobie teraz tutaj latać, ponieważ mówiliście mi, że jak podchodzimy do tego, to za nami ktoś się pojawia. Za chwileczkę to sobie ogarniemy, ale ja teraz bym chciał wam pokazać, że jak my sobie polecimy do tam tego pomieszczenia. O nie! Niechcący tutaj wszedłem. O, lecimy. Patrzcie. Jesteśmy tutaj, widzicie? Jesteśmy. Wszystko się już, moi drodzy, rusza. Mamy tutaj tego gościa. Tutaj się to wszystko rusza. Jak sami widzicie, jesteśmy właśnie tą szynką, ale ja muszę jeszcze zobaczyć, kto się za nami pojawia. A, bo my teraz już tutaj jesteśmy, widzicie? Ja sobie ustawiłem kamerę w takim miejscu, że my już tutaj tak naprawdę jesteśmy i możemy teraz poeksplorować, co tutaj się znajduje. No mamy tutaj oczywiście ten tańczący schab, później tą szynkę, później te parówki. No i mamy tego gościa. Jestem w ogóle ciekawe, czy coś znajduje się za tym gościem, ewentualnie czy coś znajduje się na tym tasaku. Coś pisze Wooly, czy coś w tym stylu. Niestety, no on kroi tylko i wyłącznie baraninę. Oh my god, jesteśmy rzeźnikiem i kroimy Wooly'ego! Ja sobie, moi drodzy, wylecę teraz z jego głowy i zobaczymy, co znajduje się pod spodem, ponieważ gdy czytowaliśmy sobie Hello Neighbor, to pan Wilson Peterson, czy jak oni go tam teraz nazywają, on miał pod spodem napisane na stopach 666, na butach. No a czy ten tutaj gościu będzie miał coś napisane? No niestety nic nie ma napisane, to jest po prostu taki box, no to jest po prostu taki gościu, który sobie po prostu stoi i kroi tego Wooly'ego. No jak sami widzicie, tutaj wszyscy tańczą oprócz tej parówki, ponieważ tą parówką to jesteśmy właśnie my. Dobra, ja bym teraz chciał sprawdzić, czy naprawdę tak jest, że jak ja wchodzę do tych drzwi, to ktoś za nami się pojawia. Dobrze, moi drodzy, ja idę tyłem, dobra, wczytuję się i kogo my teraz tutaj mamy, czekajcie. Oh my god, kto to jest? Kto to jest? Kto tutaj stoi? Ej, to był ten typek, który się pojawia na samym końcu tego sekretnego endingu z tą czapką. Wiecie co, ja zrobię teraz tak, że my sobie zrobimy ten ending z tą czapką, ponieważ gdy jest cutscenka i rzucamy tą cegłą w ten telewizor, to ja bym chciał się zgliczować i popatrzeć i zobaczyć, kto to w ogóle jest. Okej, ja rzucam, proszę bardzo, i zaczynamy, moi drodzy, latać w tym momencie. Patrzcie teraz na to. Tutaj za chwileczkę ten gościu się pojawi. Dobra, pojawia się teraz tutaj właśnie ten i za chwileczkę powinien się ten gościu pojawić i zrobić tak, tuff, uderzyć o stół. Gdzie on jest? Jest i on! To jest ten sam gościu. Ej, ja go muszę jakoś zrespawnić, żebyśmy sobie zobaczyli, kto to w ogóle jest. Dobra, udało mi się go zrespawnić! Spójrzcie teraz na to! To jest ten gościu! Kto to w ogóle jest? Dlaczego on ma czarne ręce, albo on jest tak ubrany? Jak sami widzicie, on ma czarne ręce, ponieważ ma ubrane jakieś rękawiczki. Też tutaj ma jakieś buty, jakiś taki czerwony płaszcz. Oraz mamy tutaj, moi drodzy, czerwoną czapkę. Czy tutaj coś napisane jest u góry? Czekajcie, musimy wylecieć z naszej postaci i musimy mu się dokładnie przyjrzeć. Jak sami widzicie, on jest cały ubrany na czarno. Ma tutaj jakiś podkoszulek, jest bardzo umięśniony. Następnie tutaj ma też czarne spodnie, czarne buciki, czerwony płaszcz, na którym niczego ciekawego nie ma, tylko tutaj mu coś wystaje. Czy to jest w ogóle, czy to po prostu... Co mu tutaj wystaje? Jakieś dziwne uśmiechy. No i tutaj ta czapka. My możemy zrobić tak, że po prostu wlecimy teraz w niego i zobaczymy, co się znajduje pod maską. Czekajcie, ja spróbuję tutaj wlecieć. No i niestety pod maską nikogo nie ma, ponieważ to jest tak naprawdę jego twarz. Ale bez sens. No ale moi drodzy, wydaje mi się właśnie, że to jest... Twórcy nam dają znać, że tak naprawdę będzie za niedługo chapter drugi Amandy, bądź też będą jakieś aktualizacje, ponieważ musimy dowiedzieć się, kim jest ten gość. Ja obstawiam, że to jest Sam, który tutaj po prostu przyszedł, czyli twórca Amandy, ojciec Amandy. Moi drodzy, jak sami widzicie, wszedłem w kod źródłowy tej gry i mamy tutaj telewizor. I mamy na przykład door, czyli możemy to usunąć, ponieważ to jest coś takiego. Mamy stop button, który się tutaj pojawia. Nie wiemy też w sumie, dlaczego stop button się pojawia, skoro my mamy pauzę. Mamy też STV broken, czyli on wygląda tak, gdy rzucimy w niego cegłówką. I mamy, moi drodzy, wszystkie stickery, widzicie? To są endingi. Mamy tak, mamy Amandę, która jest smutna, mamy Fedora,
Czyli już wiemy, że ten gościu nazywa się Fedora. Gdy wpiszemy w tłumacz Fedora, to nie oznacza to nic, więc najprawdopodobniej ta postać nazywa się Fedora. To nie jest Sam, tylko to jest Fedora. Następnie mamy Kitten, to jest właśnie to, że jesteśmy szynką. Następnie jest Monster Amanda i mamy Sunrise. Czyli moi drodzy, w tej gierce nie ma więcej endingów, niżeli tylko i wyłącznie 5. Komentarze dnia, komentuj koniecznie moje filmy, a być może twój pojawi się na odcinku. Lista wspierających, dziękuję, jesteś po prostu mega, pozdrawiam. Widzimy się na następnym filmie, jeżeli chcecie więcej gliczowanka i hakowanka, dajcie znać koniecznie w komentarzu wasze teorie pojawiły się na odcinku. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.